Panie trenerze, mamy zbudowany skład. Już wiemy wszystko, wiadomo, jakich zawodników trener ma. Jak wyglądają przygotowania przed sezonem u trenera? Zazwyczaj 6, może 7 tygodni przed, przed, przed sezonem. Zawsze startujemy z, z przygotowaniami. Jest czas, żeby zawodnicy siebie poznali, żebyśmy my, jako trenerzy ze Sławką Sikorą, poznali też charaktery zawodników, bo, bo to, co się słyszy często w wywiadzie z, z ich byłymi trenerami czy z kolegami, to, to nie jest tożsame z tym, jakimi są ludźmi, więc my musimy się poznać, drużyna musi się poznać i musi się też tak naprawdę e, zgrać. Tak? A, no, a druga rzecz, że te baterie, które musimy gdzieś tam naładować przed sezonem, czyli złapać tego zdrowia, jak ja to często mówię, e, to jest ten czas właśnie jeszcze, żeby, żeby Trenować mocno na siłowni na, na stadionie, bo, bo w trakcie sezonu już nie ma na, to, na, na stadion, nie ma, nie ma za bardzo czasu. No i także na sali, tak? bo musimy poznać swoje kosze. Dla niektórych zawodników będą to, na większości zawodników będą to, to, to nowa hala. Oni też muszą czuć się w, nią, w niej jak w domu, żeby, żeby tak naprawdę te kosze były i obrzucane i, 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 i żeby, żeby, żeby to też było naszą mocną stroną, tak? żeby, żeby w naszym, na naszej hali żeby nikomu nie było łatwo próbować nawet wyrwać zwycięstwo z naszych rąk.